Wygląda na to, że mamy oficjalną zapowiedź nowej giereczki od twórców Shakes and Fidget. Póki co mobilnej, ale docelowo ma być również na Steama, czyli chyba też będzie wersja komputerowa. No i co my tutaj możemy przeczytać? Z pamiętnika dewelopera kolejny wpis. Kilka tygodni temu firma Playa Games ogłosiła techniczną premierę nowej gry Mobile Dungeon. Przewidywana data premiery w Niemczech to 5 czerwca 2024 roku. Obecnie oceniamy reakcję społeczności na naszą nową grę i jej wartość w uniwersum Shakes and Fidget. Dostępność Mobile Dungeon. Początkowa wersja gry zawiera wyłącznie język niemiecki. Planujemy współpracę z naszą społecznością w celu opracowania dodatkowej zawartości i wprowadzenia wielu języków w nadchodzących miesiącach, mając na celu udostępnienie gry szerszemu gronu odbiorców. Zdecydowaliśmy się nie publikować na tym etapie Mobile Dungeons na całym świecie, ponieważ naszym celem jest udoskonalenie gry w pierwszej kolejności z naszymi głównymi społecznościami, czyli pewnie Polska, Czechy, Węgry, Niemcy. No, jakby logiczne, nie? Sugeruję to, że początkowo możecie napotkać błędy i znaleźć niekompletne funkcje lub prace w toku. Czego możecie się spodziewać po Mobile Dungeon? MD to gra polegająca na zbieraniu bohaterów osadzona w świecie Shakes and Fidget. To jest bardzo fajne w sumie. Bardzo fajnie, że nawiązują do Shakes and Fidget. No ale jakoś muszą, powiedzmy, no Playa Games jakby słynie z Shakesa i jest to ich flagowa gra, główna gra, więc jakoś muszą zachęcić do odwiedzenia nowego tytułu. Dostosowana specjalnie na urządzenia mobilne. Dodatkowo zaplanowaliśmy wersję Steam do przyszłego wydania, czyli pewnie do przyszłych aktualizacji, jeżeli dobrze rozumiem. Gracze mogą spodziewać się zupełnie nowej fabuły i świeżego spojrzenia na eksplorację świata Shakes and Fidget. Będą mieli okazję ponownie spotkać się ze starymi przyjaciółmi i wrogami, rekrutując bohaterów i potwory do swojej drużyny. Wpływ na Shakes and Fidget. Rozwój Mobile Dungeon jest zarządzany przez odrębny zespół, co gwarantuje, że nie będzie to utrudniać postępów Shakes and Fidget. Bądźcie na bieżąco. Dołączcie do naszego Discorda, aby nawiązać kontakt ze społecznością Mobile Dungeon i przyczynić się do jej ciągłego rozwoju. Odwiedźcie naszą stronę internetową mobiledungeon.com, która zostanie uruchomiona 5 czerwca, aby uzyskać więcej informacji na temat Mobile Dungeon i zapiszcie się na nasz newsletter. Bądźcie jedną z pierwszych osób poinformowanych, gdy wasz preferowany język będzie dostępny. Taki karciany Team Fighter wygląda spoko. Pewnie taka kopia AFK Areny. No właśnie z tego co widziałem, jakieś tam opinie ludzi, to dużo osób... Na YouTubie jest beta gameplay od 3 miesięcy, co ciekawe. No ale to przez 3 miesiące się mogło sporo zmienić, nie? W każdym razie, dużo osób mówiło, że gierka na telefony mobilna, jak każda inna, że tak naprawdę... No nic nie wniesie. Nic chyba nie wniesie do jakiegoś tam rynku mobilnego, nazwijmy to. Że graczy nie porwie, ale oczywiście z ciekawości będzie można sprawdzić i samemu ocenić. To są opinie jakichś tam ludzi, które się przewijały na Discordzie. Co mogę dodać? No ciekawe, na pewno sobie sprawdzimy. No na razie tylko na telefony. Ciężko mi będzie nagrać coś z telefonu. Chociaż nie no, może jakiś gameplay w sumie się uda. iPhony mają jakąś tam opcję nagrywania ekranu. To byśmy mogli w sumie sprawdzić, jak już to będzie. 5 czerwca natomiast, no tak jak jest napisane, na początku można spotkać jakieś błędy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że na początku będzie tylko po niemiecku. Więc tutaj no, raczej sporo osób może nie zrozumieć, o co chodzi. Dopiero z czasem będą wprowadzane inne języki. No ale ciekawe, ładna grafika. Ale akurat Shakes słynie z tego, że ma ładne grafiki. Więc tutaj... zobaczymy, co ta giereczka przyniesie. Ja osobiście jestem bardzo, bardzo ciekaw. Ale no mówię, póki to będzie tylko na telefony, to chyba nie będę jakiś giga chętny, żeby w to grać. Jak już wyjdzie na Steama, to wtedy okej, może. Ciekawe, czy to będzie w ogóle multiplatformowe, że jak wiecie, zaczniemy sobie grać na telefonie, na swoim koncie, nazwijmy to. To potem na przykład jak to wyjdzie na Steama, to będzie można się na swoje konto z telefonu zalogować. No ale pewnie tak, wydaje mi się, że tak. Poczekam, aż wyjdzie przynajmniej wersja angielska, no podejrzewam, że jak większość osób. Zobaczcie, mamy już do pobrania tutaj na App Store między innymi. Trochę zasłania kamerkę, ale to nic, kamerkę. Mamy do pobrania na App Store. I... no jest to Mobile Dungeon. Bądź bohaterem, wybierz swoich kompanów, odkrywaj lochy, pokonaj bossów, znajdź epickie przedmioty, powiedzmy.
No tu mamy, ej, bez kitu, ale to wygląda naprawdę jak taka typowa gierka na telefony. Patrzcie, macie jakby poziomy, poziomy robicie na gwiazdki. Macie jedną gwiazdkę, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki na poziom. Pewnie im wam lepiej pójdzie, tym więcej gwiazdek dostajecie. Macie swój team, którym walczycie na każdym jakby etapie tej mapy. Tu jest, że wygrywacie każdą jakby ten. Trochę jak AFK Arena według mnie. Bardzo możliwe, no. Mobile Dungeon by Shakes and Fidget, zobaczcie. To to akurat zmutuje, bo dźwięki to tam nie są najważniejsze. Możemy wybrać swój awatar, możemy wybrać swoją nazwę. Ja tutaj tak na szybko wam popokazuję. Na razie mamy Shakesa, jakby, bardzo podobnego do Shakesa. No tu jakiś samouczek. Ciekawe. O, mamy, zobaczcie, mamy startowego bohatera, czyli mamy takiego jakby wojownika, maga i zwiadowcę. Wybieramy kogoś. O, i mamy od razu Victorii. No ale to są pierwsze poziomy, to są takie właśnie samouczkowe. No i mamy coś takiego faktycznie, że mamy taką malę energię. Pewnie jak ta energia nam się skończy, zobaczcie, za wystartowanie poziomu energia to są piwka. Za wystartowanie poziomu 3 piwka. Przynajmniej na początku, ciekawe czy potem to się nie zwiększa. No i podejrzewam, że trzeba czekać jak ten, jak nam się skończą te piwka, nie? Mamy ile jest fal, mamy która jest tura. W sensie runda. Ciekawe. Co to jest? To jest nowa gierka od Shakes and Fidget na telefony. Mobile Dungeon się nazywa. Osadzona w świecie Shakes and Fidget. Ja tak skipuję, mówię, ale to tak, żeby tylko sobie popatrzeć. No bo gameplay trwa 11 minut, nie będziemy tu oglądać 11 minut. Chociaż no z tego co widzę, to tutaj są napisy po angielsku, zobaczcie. A tam chyba było napisane, że na razie jest tylko po niemiecku, tak? A tu jest normalnie angielski. O, jest kibel. No są jakieś nawiązania do Shakesa, no. Oni mają jakąś inną gierkę niż Shakes. Wychodzi 5 czerwca. 5 czerwca ma być premiera. No, tu jest ta mapka, musimy jeden po drugim jakby poziomie przechodzić, to logiczne. Ciekawe. No z ciekawości na pewno poklikam. Ale jak to będzie na kompa, to będzie fajniej. Moim zdaniem. W sensie no, ja takich gierek na telefon za bardzo nie lubię, nie mam czasu grywać. Nie chce mi się. Ale jak już to wyjdzie na kompa, na Steama, tak jak napisali, to wtedy będzie można coś popatrzeć, posprawdzać.